z tej strony Fit Farmer zachęca do subskrypcji kanału, kliknięcia dzwoneczka. A gdzie my się znajdujemy? Mamy dzisiaj 4 marca. Jesteśmy na polu po kukurydzy. Mamy tu pole po kukurydzy. Tu mamy przywieziony obornik. No i jak widzicie, jest akcja gnój. Robimy sobie akcję gnój. Pan Maras ładuje. Pan Maras sobie ładuje oborniczek, a na burgerek jeździ. Padroma już sprawna, wszystko w niej gra. Sprzęt znacie, a na burgerek, proszę bardzo, z wentem, którego też znacie, pomarańczowym. Tak ten sprzęcior wygląda. Cyk. A pan Marek kończy ładować. No i co tu dużo mówić, gnoimy sobie pod buraki. Tu gdzie jestem na tym polu będzie około 20 hektarów buraka cukrowego. No i 35 ton na hektar dajemy obornika. Z racji tego, że buraki najszybciej będą siane, bo kukurydza jest później, to podjęliśmy decyzję, że najpierw wiadomo
trzeba uprawić pole pod buroki. No i co tu dużo mówić? Towarku to my mamy zawsze dużo. Towarku jest zawsze multum. I tego mi nikt nie powie. Bo farmer zawsze tam ma tego. Co ja chciałem do was jeszcze mówić? Zapraszam serdecznie na wystawę rolniczą. 18 marca o 11.30 będzie ze mną spotkanie. Będzie można pogadać sobie, zbić piąteczkę i tak dalej, więc zapraszam. Na Instagramie rozdaję 40 wlotek darmowych, więc kto pierwszy, ten lepszy, będzie losowanie i tak dalej. Tak to wygląda. Ostatnio borykamy się z problemem takim, kurde, do jarza nie mamy, zerwał mięsień. Już załatwiłem ekipę. Same niepowodzenia ostatnio, akurat braki kadrowe i takie rzeczy. Ale no co poradzimy, nic na to się nie poradzi. Już dałem ogłoszenie. 3 chętnych do jaży jest. My płacimy za dój 40 zł na godzinę, więc myślę, że szanujemy pracownika i myślę, że na pewno ktoś się znajdzie. Ale już koniec tego. Odebrałem wczoraj ładowarkę. Agrowektorek wrócił do nas. No i co było przyczyną tego, że nie było mocy ostatnio? A mianowicie, jak widzicie, wymieniony jest zbiorniczek. Ja ją zgaszę, wiecie co? Zgaszę ją, żeby mi nie hałasowała i wam opowiem, co tu się zadziało i co tu było. Więc 20 parę dni temu oddałem ładowarkę do Kunerta poladowo. I muszę wam powiedzieć jedno. Bardzo spodobał mi się ten serwis i to już nie mówię, że to jest jakaś reklama, współpraca, bo to nie jest żadna współpraca. Ja jestem człowiekiem, który jak uważa, że coś zasługuje na uwagę, to po prostu ją dostanie, czy to zapłaci, czy nie zapłaci, mam to w dupie. Chłopaki zrobili naprawdę elegancką robotę, ale co mnie urzekło w tej firmie? Zmęczyłem się, bo biegałem za traktorem trochę. No i teraz tak. Jest to serwis, który nie powiedział mi: farmer, słuchaj, trzeba wymienić wszystko na nowe, to, bo to nowe, tamto nowe. Tak jak typowy serwis. Na ogół oddawałem maszynę, odzywał się serwis i mówił: panie Sebastianie, ta część 2000, ta 4, ta 6, tu trzeba nową, tam nową, tam nową. Tutaj, powiem wam szczerze, dzwoni do mnie kierownik i mówi tak: no bo nie chcę pana, panie Sebastianie, na koszty narażać, więc ramię żeśmy wytulejowali, więc tam na dole główne ramię tam jest wytulejowane, ponieważ tu już tarło, jak widzicie, jest zielony ślad od ramienia. Ono w tym miejscu przycierało o ramę. W tym miejscu przycierało. Jest to naprawione, to jest pierwszy punkt. Pan kupił tam wiertło do poszerzania jajka tak zwanego. Sam to ogarnął, za pół ceny ogarnął, zrobił, naprawił. Bardzo mi się to spodobało, że jest myślenie w tej firmie naprawdę mega. Będę oddawał tam maszyny zawsze. Zawsze. Zbiorniczek ten niestety był popękany tu i tu, z drugiej strony też. Został wymieniony. Co było powodem i przyczyną tego, że nie było mocy? No ja podejrzewałem pompę, no bo to takie ten, ale też podejrzewałem, że może turbina. Okazało się, że wysiadł intercooler. Intercooler. No i co dole dalej? Dalej mieliśmy takie jaja, bo tutaj było parę rzeczy prądowych, przyjaciele. Więc tak, ten włącznik, to jak ktoś będzie kupował Deutschwara albo ma, to będzie wiedział. Ten włącznik spalił się już 5 razy i nie działa. Włącznik od klimy i odwiania i tak dalej. To się spierdzieliło parę razy. Ten włącznik również był cały czas na obejściu. Tu szedł kabel dodatkowy do puszki. Szedł ten kabel dodatkowy. No i tu w puszce był od razu bezpośrednio zmostkowany na krótko, żeby działało. No i to to niestety nie spełniało moich oczekiwań, więc wymienili ten guzik na nowy. Prawdopodobnie oryginalny znowu. Zobaczymy, jak to pójdzie, bo to tego nie wyniknie. Co jeszcze zrobili? I intercooler wymienili tam, bo tam pęknięta była część. Zrobili to, wszystko gra. Wytulejowali ramię, zrobili te prądy, wymienili olej, filtry, przy okazji w zwolnicach olej, w przednim moście olej wymieniony i tak dalej.
z prądów jeszcze było tak, że jak ja ją odpalałem, zobaczymy czy to zniknęło, bo jeszcze tego nie sprawdzałem, ale to, o, to jeszcze nie zniknęło, bo o tym jeszcze nie mówiłem w sumie. O, patrzcie, i teraz jak strzelę za płonem, to dopiero znika. Muszę ruszyć, patrzcie, ruszę joystickiem. O, i dopiero te błędy znikają, że można jechać. Bardzo często jest tak, że właśnie waczają się te błędy wszystkie i pika. Więc podsumowując tą ładowarkę, tą naprawę, wydaliśmy 12 tysięcy. Myślę, że nie jest to jakoś super mało, ale też nie jest jakoś ogromnie dużo. Fakt, że no jest to trochę pieniądza, no to nie jest 5 zł, nie? Ale no zrobili porządnie. Ja tą maszyną głównie jeżdżę, więc uważam, że będzie zadbana, będzie wszystko z nią ok i nic nie powinno się dziać. Teraz jest maszyna sztywna, kurde, działa ładnie, joystick, nic się tutaj nie przeciera, nic, wszystko zajebiście się chowa to ramię, nic nie przyciera, nie dzieje się, ładnie, ciasno pracuje, to mi się podoba, bo ostatni tydzień, ostatni tam miesiąc jeździłem manitką, tragedia. Ja powiem wam szczerze, do Deutsch Fahra w ogóle nie ma podejścia to manitu, 6-4, 120 LS-u. No i tym miłym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Bo taki delikatny vlog, co tam u mnie. Niestety mam bardzo dużo roboty, spadło na głowę naprawdę dużo rzeczy, przyjaciele, więc nie za bardzo teraz te media mogę prowadzić, ale staram się jak mogę, zawsze taki vlog. Opowiedziałem wam, co w ładowarce było wymieniane, pokazałem, co robimy na polu. Życzę wam miłego dzionka. Mam nadzieję, że widzimy się w Kielcach. Zachęcam do subskrypcji kanału, do kliknięcia dzwoneczka, łapki w górę, no i komentowania, jak macie jakieś pomysły, chcecie coś zobaczyć, napiszcie, na pewno pokażę wam to. Pozdro!